A w tym odcinku dowiecie się m.in. o premierze gry Dice Throne sezon pierwszy od wydawnictwa Lucky Duck Games, premierze Daimyo Odrodzenie Imperium od Games Unplugged, czy też do druku Spirit Island od wydawnictwa Lacerta. Cześć, jak co tydzień w niedzielę, witam was bardzo serdecznie, tym razem w 36. odcinku planszówkowych newsów. Ja jestem Arek, a to nowe informacje ze świata gier planszowych. Skoro już regułkę ze wstępu mamy za sobą, to w dalszej części odcinka dowiecie się, jak wygrać grę obrazki wydawnictwa Rebel. Może przed świętami paczka do wygranej osoby nie trafi, ale można sobie zrobić prezent na nowy rok. Od razu zachęcam do pozostawienia subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby być zawsze na bieżąco z każdym nowym filmem. Wszystkie niezbędne linki macie w opisie tego filmu, krótkie intro i zaczynamy. Zaczynamy od premier, a pierwszą z nich jest najnowszy dodatek do polskiej edycji gry Skytear, Skytear Unforgotten, od wydawnictwa Chacha Games. To rozszerzenie z dwoma bohaterami dwufrakcyjnymi, pomagając łącząc ze sobą czerwonych i zielonych bohaterów. Unforgotten zawiera nowy rodzaj karty mocy z dwoma runami naraz, które mogą być zagrane tylko przez bohaterów posiadających obie runy. Detektyw Bombel od wydawnictwa Rebel. Nie wiem czemu, ale ten tytuł bardzo mnie śmieszy, a jest to gra od 1 do 2 graczy na około 10 minut oraz od 4 roku życia. Skierowany do najmłodszych dzieci detektyw Bombel to prosta, a jednocześnie satysfakcjonująca przygodowa zabawa. Uczestnicy odwiedzają różne miejsca, by znaleźć wszystkie wyznaczone w zadaniu karty z gwiazdkami. Podczas rozgrywki sami decydujemy, w którym kierunku się udać i które karty odkryć. Taki mechanizm wspiera budowanie u dzieci poczucia sprawczości, aktywnego decydowania o kolejnych ruchach oraz obserwowania konsekwencji. Przyjemna dla oka szata graficzna zachęca maluchy do podjęcia zabawy. Buła, pizza, czapka, prezent, tort od wydawnictwa Rebel. A jest to gra od 2 do 8 graczy, od 10 do 15 minut oraz od 8 roku życia. Wykładaj karty w rytm tej niecodziennej wyliczanki. A gdy wypowiedziane słowo pasuje do obrazka, klepnij kartę ręką i ją nakryj. Ten, kto będzie ostatni, zabiera wszystkie karty, a zwycięży gracz, który pozbył się ich wszystkich. To uzależniająca, szalona gra imprezowa, pełna niespodziewanych zagrań i zabawnych pomyłek. Genialna w swojej prostocie, głośna i dynamiczna, a do tego bezlitośnie karząca za błędy. Z każdą wykładaną kartą rośnie presja i tempo zabawy, a wypracowaną w pocie czoła przewagę można stracić w jednej chwili. Oprócz treningu spostrzegawczości i refleksu, gra oferuje też dodatkowe utrudnienie w postaci kart ze zwierzętami, które musimy naśladować. Dice Throne sezon pierwszy od wydawnictwa Lucky Duck Games. Jest to gra od 2 do 6 graczy, od 20 do 40 minut oraz od 8 roku życia. Mamy tutaj do czynienia z grą kościano-karcianą, w której każdy z graczy wciela się w jedną z postaci o unikalnych zdolnościach. Zasady gry strategicznej są bardzo proste. Do przeprowadzenia ataków na przeciwnika wykorzystuje się jedynie karty oraz wyniki rzutów kośćmi. Od gracza jednak zależy, w jaki sposób wykorzysta on dostępne zasoby i czy uda mu się pokonać przeciwnika szybciej niż drugiej osobie. Warto wspomnieć, że na rynku dostępne są również zestawy z dodatkowymi postaciami, które można dowolnie ze sobą łączyć. Dzięki temu każdy może znaleźć najbardziej pasującą mu postać i doskonalić swoją strategię walki. W rozgrywce może brać udział do 6 graczy i toczyć pojedynki w zespołach. Możliwy jest także wariant każdy na każdego. Zwrotnice i semafory od wydawnictwa Galacta. Jest to gra od 2 do 4 graczy na około 45 minut oraz od 10 roku życia. Na początku gry na planszy znajduje się tylko kilka pociągów i z łatwością możecie pokierować je tam, dokąd chcecie. Jednak wkrótce po szynach będzie poruszać się znacznie więcej lokomotyw. Pora się skupić i dobrze skoordynować wasze działania. Czy sygnał na najbliższym semaforze jest zielony? Czy na pewno dobrze zaplanowaliście trasę? Czy mimo to zdążycie dostarczyć towary do portu? Tylko to zagwarantuje wam zwycięstwo. Dzięki dwustronnej planszy z mapą Europy Środkowej i Ameryki Północnej, każda gra będzie zupełnie nowym wyzwaniem. Nowa podstawka do gry Horror w Arkham LCG od wydawnictwa Galacta. Umożliwia ona granie od razu w 4 osoby. Jest to gra kooperacyjna, w której od 1 do 4 graczy wciela się w rolę badaczy rozwiązujących przerażające tajemnice. Każda rozgrywka to fragment większej kampanii, a podejmowane przez graczy decyzje wiążą się z zaskakującymi, długofalowymi konsekwencjami. Horror w Arkham jest grą karcianą, do której regularnie wydawane są nowe karty. Pozwalają graczu na modyfikację zawartości tego zestawu podstawowego, jak również na tworzenie zupełnie nowych, oryginalnych talii. Daimyo Odrodzenie Imperium od wydawnictwa Games Unplugged. Jest to gra od 1 do 4 graczy, od 60 do 90 minut oraz od 14 roku życia. Na archipelagu 6 wysp klany żyją wedle absurdalnej reinterpretacji kodeksu Bushido. Jesteś daimyo, przywódcą klanu i chcesz zostać nowym cesarzem tego archipelagu. Aby to zrobić, musisz zyskać popularność wśród mieszkańców wysp. W
wyślij swoich zarządców, aby wpłynąć na lokalną ludność, jednocześnie unikając zagrożenia ze strony zabójczych cieni. Użyj poszukiwaczy, aby odkryć wspaniałe relikty dawnych czasów. Przejmij kontrolę nad archipelagiem z pomocą bohaterów, którzy dołączą do ciebie w trakcie gry. Pod koniec piątej rundy gracz, który zgromadzi najwięcej punktów popularności, zostanie ogłoszony cesarzem. Summoner Wars, druga edycja od wydawnictwa Factory of Ideas. Jest to gra dwuosobowa od 40 do 60 minut oraz od 9 roku życia. Summoner Wars, druga edycja to odświeżona wersja karciano-bitewnej gry taktycznej, w której znajdziecie dobrze znane wam frakcje w poprawionych wersjach, jak również zupełnie nową nację gotową do dołączenia do walki. W Summoner Wars wcielicie się w potężnych mistrzów przywołań. Pokażcie swoją przewagę nad przeciwnikiem, korzystając ze specjalnych bram, przywołując nowe wojska na pole bitwy, manewrując jednostkami i unieszkodliwiając wrogiego mistrza. Przeróżne rodzaje jednostek, potężna pula zaklęć i specjalnych zdolności, możliwość budowania własnych talii oraz głębia rozgrywki przy zachowaniu prostoty zasad od zawsze stanowiły o sile nazwy Summoner Wars. Nowa edycja wyniosła je jeszcze na wyższy poziom. Nowe wydanie ciężarówką przez galaktykę od wydawnictwa Rebel. Jest to gra od 2 do 4 graczy na około 60 minut oraz od 10 roku życia. Podczas rozgrywek w ciężarówką przez galaktykę będziecie starali się zbudować statek kosmiczny, który przetrwa najniebezpieczniejsze przygody i pozwoli nam transportować towary do celu. Zabawę rozpoczniemy od buszowania w magazynie pełnym rur kanalizacyjnych. Razem z pozostałymi graczami w tym samym czasie spróbujemy upolować najlepsze elementy, które posłużą nam do budowy naszych maszyn. Gdy statki będą gotowe, ruszą w drogę pełną rozmaitych zasadzek i przeszkód. Od ataku piratów, rojów meteorów, przez kosmiczne turbulencje, na łowcach, niewolników i kosmicznej policji kończąc. Tycie akrobaci od wydawnictwa Dice & Bones. A jest to gra od 2 do 4 graczy na około 20 minut oraz od 8 roku życia. Tycie akrobaci to gra zręcznościowa, w której w przeciągu 3 rund staramy się otrzymać jak najwięcej punktów. Ta gra łączy ze sobą dreszczyk i emocje z gry Meeple Circus z nowymi zasadami i usprawnioną punktacją. Każdy z graczy ma 3 rundy, aby stworzyć swój program i wykonać numery, które spełnią wymagania publiczności zmieniające się pod koniec każdej rundy. W grze znajdziecie ponad 100 komponentów, w tym aż 59 różnych drewnianych mipelków. Akrobaci, zwierzęta, rekwizyty i gwiazdy cyrkowe. Gwiazdy dodatkowo posiadają zestaw naklejek, którym możecie ozdobić mipelki, a w grze możecie skorzystać ze specjalnej aplikacji, która nie tylko odlicza czas, ale też daje wiele klimatu, puszczając przy tym różne cyrkowe melodyjki. Gra Paleo od wydawnictwa Lucky Duck Games. Jest to gra od 1 do 4 graczy, od 45 do 60 minut oraz od 10 roku życia. W grze Paleo prowadzicie swoich łowców, zbieraczy, wojowników i innych członków plemienia przez niezbadane tereny w poszukiwaniu zasobów i tajemnic. Aby pozostawić po sobie trwały ślad dla kolejnych pokoleń, będziecie potrzebowali nowych narzędzi, wzajemnego wsparcia w pokonywaniu zagrożeń i odrobiny szczęścia. Czeka na was ponad 200 kart i 10 modułów, które zapewnią nowe przygody w każdej rozgrywce. A w tym tygodniu opowiem tylko o jednej przedsprzedaży. A jest to gra Rune od wydawnictwa Moria Games. Jest to gra od 2 do 3 graczy na około 15 minut oraz od 8 roku życia. Rune to szybka gra karciana, którą zmieścisz w kieszeni, by zawsze mieć ją pod ręką. Gracze naprzemiennie dokładają karty do wspólnego układu, tworząc obszary połączonych ze sobą kolorowych run o różnych wartościach. Umieszczana karta musi jednak przykryć co najmniej jedną sekcję wcześniej wyłożonej karty, a zakrywane lub przyległe runy muszą pasować do siebie kolorystycznie. Stwórz jak największe obszary kamieni runicznych. Przejmij nad nimi kontrolę, wystawiając mistrzów run i zdobądź z nich manę potrzebną do ukończenia rytuału. Na koniec jeszcze wzmianka o kilku dodrukach. Dodatki do gry Blood Rage, czyli Bogowie Asgardu, Mistycy z Midgardu oraz rozszerzenie dla 5 gracza od wydawnictwa Portal Games. Gra Spirit Island od wydawnictwa Lacerta. I to już wszystko z newsów w tym tygodniu. Dajcie znać w komentarzach, czy coś trafiło na wasz planszówkowy radar. A teraz przejdźmy do konkursu. Wygrać może osoba, która subskrybuje ten kanał. Dlatego zachęcam do zrobienia tej czynności właśnie teraz. Odpowiedz w komentarzach na następujące pytanie. Ile waży pokazany na zdjęciu zestaw? Wynik wpisujemy w gramach, a w opisie dam podpowiedź, w jaki przedział należy celować. Oraz oczywiście umieszczę tam regulamin zabawy. A kto wygrał, dowiemy się w następnym 37 odcinku newsów. Wielkie dzięki za oglądanie, wesołych, zdrowych, planszówkowych świąt i do następnego.